16 lutego wspominamy błogosławionego Józefa Allamano, prezbitera. Józef przyszedł na świat w ubogiej, ale pobożnej rodzinie. Brat jego matki, Józef Cafasso, jest świętym Kościoła katolickiego. Józef urodził się 21 stycznia 1851 roku w Castelnuovo d'Asti, w małej wiosce na terenie diecezji Turyn na północy Włoch. Był czwartym z pięciorga dzieci. Jego ojciec zmarł, gdy Józef miał zaledwie 3 lata. Święcenie kapłańskie otrzymał 20 września 1873 roku. W 1880 biskup Turynu mianował księdza Józefa Allamano proboszczem i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Turynie. Pełnił on tą funkcję przez 29 lat. Był dobrym gospodarzem i duszpasterzem. Równocześnie był rektorem seminarium duchownego. W czasie poważnej choroby Józef obiecał Matce Bożej, że jeśli powróci do zdrowia, założy zgromadzenie misyjne i wyzdrowiał. Sam jednak z powodu uszczerbku na zdrowiu nie mógł wyjechać na misję, ale 29 stycznia 1901 roku założył Instytut Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia. Rok później pierwszych 4 misjonarzy wyjechało do Kenii. W 1910 roku ksiądz Allamano założył Instytut Misyjny Sióstr Konsolata i już po 3 latach siostry podjęły pracę na misjach w Kenii. Ksiądz Józef Allamano zmarł 16 lutego 1926 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 7 października 1990 roku. Powiedział wtedy, że Józef wykorzystywał wszystkie siły i nie szczędził niczego, by jak najlepiej przygotować przyszłych kapłanów do realizacji ich powołania. Mówił im, że kapłan jest przede wszystkim człowiekiem miłości, przeznaczonym do czynienia jak największego dobra, do uświęcania innych przykładem i słowem, świętością i nauką. Miłość pasterska domaga się, by kapłan pałał gorliwością o zbawienie braci i sióstr. Dalej papież mówił, że ksiądz Józef do siebie odniósł słowa Pana Jezusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I tak założył zgromadzenie księży i sióstr, którzy w krajach misyjnych głoszą naukę Chrystusa. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Józefa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.